Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr Grajpel, należę do Stowarzyszenia Rawelin, opiekującego się, zajmującego się fortyfikacjami, głównie w Małopolsce, ale nie tylko. Natomiast dzisiaj opowiem Państwu parę zdań wstępu na temat dzielnicy niemieckiej, znajdującej się w Krakowie. Jak niektórzy Państwo na pewno wiedzą, Kraków miał wątpliwy zaszczyt być stolicą Generalnego Gubernatorstwa, dlatego tutaj mieliśmy więcej Niemców przypadających na jednego Polaka, więcej okupantów ogólnie niż w pozostałych miastach. Na pewno mieliśmy więcej urzędników, policjantów, wojska troszkę mniej, natomiast nasilenie tutaj wszelkich służb było bardzo duże. Przez to okupant postanowił wybudować całą dzielnicę niemiecką tylko dla siebie, a że w Krakowie miał miejsce na to, głównie właśnie w tej dzielnicy, w której znajdujemy się, czyli obecna dzielnica Piąta Krowodża, zdecydował się budować tutaj. To budownictwo kompletnie różniło się, przynajmniej tego osiedla, różniło się od tego, co w Krakowie było znane. Normalnie w Krakowie przyjęło się tak, że buduje się ciasno, żeby było taniej, małe podwórka i tak dalej, natomiast to ówczesne blokowisko, można tak to nazwać, różniło się bardzo, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo przestrzeni zielonej, mamy miejsca parkingowe. Jak Państwo widzą, pod tymi wszystkimi blokami znajdują się garaże, co było nietypowe w tamtych czasach. Po drugiej stronie ulicy Królewskiej, bo znajdujemy się na osiedlu przy ulicy Królewskiej obecnej, znajduje się drugie osiedle niemieckie, już troszeczkę innego typu, z mniejszymi blokami, bez garaży. Tam prawdopodobnie są troszeczkę lepsze, większe mieszkania. Te mieszkania nawet wewnętrznie się różniły, bo tutaj mamy jedne z pierwszych w Krakowie kuchni, które nie są, które mają okna po prostu, co nie było tak normalnie przyjęte w budownictwie przedwojennym. Niemcy nie skończyli tych wszystkich osiedli. Zaczynały się prawie od placu inwalidów, kawałek za nim. Celem było pociągnięcie wzdłuż obecnej ulicy Królewskiej aż do obecnego Uniwersytetu Pedagogicznego. Nie doszło do tego, wiadomo, wojna skończyła jak się skończyła. Osiedle powstało tylko częściowo. Dalsza część od ulicy Wysokości, ulicy Nowowiejskiej mniej więcej, to już jest PRL. Praktycznie wszystko. W tej chwili znajdujemy się po drugiej stronie ulicy obecnej Królewskiej, czyli w tamtych czasach Reichstrasse. Osiedle składa się z mniejszych bloków, prawdopodobnie ma większe mieszkania, może troszeczkę bardziej luksusowe, może dla kogoś innego po prostu przeznaczone. Tu już garaży nie ma, natomiast jest sporo miejsc parkingowych. Jest to cykl kilkunastu bloków budynków mieszkalnych, które pierwotnie były identyczne. Niestety w czasach PRL-u, jak i w latach 90. część z nich została bardzo mocno zmodernizowana i po prostu je podwyższono. Niestety, no i oczywiście otynkowano i pokryto je dziwnymi kolorami. Dachy już wyglądają troszeczkę inaczej, więc to osiedle jest troszeczkę, w tej chwili jest troszeczkę różnorodne. Część bloków jest w takim stanie, jak powinna być, część już jest przerobiona. Ale więcej szczegółów tutaj już na spacerze. Sytuacja Niemiec w II wojnie światowej, zwłaszcza w drugiej połowie, diametralnie się zmieniła z wielu względów. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o tą dzielnicę, te tereny i ogólnie nasze tereny okupowane, zmieniła się pod tym względem, że tak, fronty się przesunęły, bardzo mocno zbliżyły się tutaj, a przede wszystkim zmieniła się technologia. Nagle okazało się, że lotnictwo alianckie jest w stanie już tutaj bez żadnego problemu dolecieć. Problem był zazwyczaj tylko z osłoną myśliwską, przynajmniej do pewnego momentu, natomiast bombowce bezproblemowo miały zasięg na terytorium obecnej Polski. No to wzbudziło troszeczkę stresu w władzach niemieckich, zwłaszcza że Śląsk, Górny Śląsk był terenem mocno przemysłowym, Kraków troszeczkę mniej ważny, ale jednak padły polecenia budowania schronów dla ludności cywilnej niemieckiej i reszty okupantów.
Taka decyzja dla miasta Krakowa powstała w grudniu 1943 roku i w lecie, wiosną i latem 1944 roku zaczęto budować tutaj schrony przeciwlotnicze. Sęczo są w trzech kategoriach. Pierwsza to najsłabsza i czego jest najwięcej zdecydowanie, właśnie nie znamy jej liczby dokładniej, to są schrony w piwnicach, czyli modernizowane piwnice starych polskich kamienic, wzmocnienia i tak dalej. Druga sprawa to są schrony już budowane razem z niemieckimi budynkami, dalej w piwnicach, natomiast troszeczkę lepszej jakości. A trzecią sprawą to są szczeliny przeciwlotnicze w formie krytej, bo rów przeciwlotniczy może być otwarty, tutaj mamy już schrony kryte. Po niemiecku nazywało się to Luftschutzdeckungsgraben am Beton. I tak jak już wspominałem, jest ich około 24 do 30 w Krakowie. Nigdy nie zostały wykorzystane, oczywiście poza ćwiczeniami i poza po prostu alarmami, które tutaj mają miejsce, ponieważ no, nigdy nie było żadnego poważnego bombardowania Krakowa. Alianci mieli tutaj tylko szlaki przerzutowe nad Krakowem, więc Niemcy często w nerwach, prawie zawsze w środku nocy, bo lotnictwo amerykańskie głównie tu latało, musieli w tych schronach się kryć. Także zapraszam teraz, zobaczymy sobie parę z tych obiektów. Poza schronami przeciwlotniczymi, tymi zewnętrznymi, tymi szczelinami, które już pokazałem i na końcu będziemy mogli sobie zobaczyć jeden w środku. Niemcy potrzebowali oczywiście o wiele większej ilości schron dla całej swojej ludności. Zdawali sobie sprawę z tego, że nie ma możliwości finansowej wybudowania takiej ilości dużych zewnętrznych schronów naziemnych czy podziemnych, żeby wystarczyło dla wszystkich, więc nakazali modernizację piwnic krakowskich, oczywiście nie tylko krakowskich, bo to się działo na wszystkich terenach okupowanych, wszystkich, które były zagrożone bombardowaniami. Trzeba było tylko zmodernizować piwnice, czyli wzmocnić ich stropy, założyć drzwi gazoszczelne, jeżeli do tego doszło w ogóle, ewentualne urządzenia, filtry wentylacyjne, natomiast dalej to są piwnice. Nie znamy dokładnej ilości, ile tych piwnic zmodernizowanych jest, natomiast wiemy na pewno, że są w miejscach, które mają tego typu oznaczenia na ścianach, które widać za mną. Te akurat strzałki pokazują wyjście ewakuacyjne, czyli to są strzałki dla służb ratunkowych, dla Luftschutzpolizei, które miały ratować ludzi w wypadku zawalenia się w budynku, zagruzowania klatki schodowej, kiedy ludzie nie mogli wyjść przez piwnicy, przez swoją normalną klatkę schodową. Znajdujemy się teraz na Placu Inwalidów, dokładnie. Za nami jest Park Krakowski, do którego sobie zaraz chwilkę wejdziemy. I na Placu Inwalidów zachowała się jedna z nielicznych szczelin przeciwlotniczych, a ta akurat o numerze 8. W jej wypadku jest wyjątkowa, bo jest jedna z nielicznych, która zachowała, po pierwsze zachowała się, a po drugie zachowała obydwa wejścia, ponieważ tutaj widzimy jedno wejście, a drugie wejście jest od ulicy. Co prawda jest ciężko widoczne, ponieważ jest bardzo mocno zakrzeczone. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy w stanie też oprowadzić po niej. I teraz na zakończenie spaceru będziemy sobie za chwilę wchodzić do szczeliny przeciwlotniczej numer 7, ta, która jest udostępniona do zwiedzania. Natomiast ósemka, którą pokazywałem Państwu przed chwilą, znajduje się tam na tym trójkącie obecnego Placu Inwalidów. Zresztą przed chwilą Państwo ją widzieli. Także zapraszam i możemy sobie wejść już do środka. Za mną jest drugie wejście do schronu, identycznie, normalnie go nie otwieramy. Natomiast koło mnie stoją drzwi, które pokazują w wyraźny sposób, jak Niemcy nie radziły już sobie ekonomicznie pod koniec wojny, ponieważ te drzwi nie są stalowe, są zrobione z żelbetu. Po prostu był to taki typowy ersatz
tamtych czasów. Natomiast ważną sprawą jest to, że te drzwi nie pochodzą z tego schronu, pochodzą ze schronów piwnicznych, o których już wspominałem wcześniej. Kiedyś jeden pan przekazał nam po prostu w prezencie takie drzwi. Mamy nadzieję, że dziś będziemy mogli je wyeksponować kiedyś w inny sposób. Z racji swojej lokalizacji, ze względu na to, że ten schron znajduje się bardzo blisko wielu ważnych urzędów policyjnych, jak i budynku dzisiejszego AGH, czyli ówczesnego rządu generalnego gubernatorstwa. Akurat ten schron, według naszej informacji, jako jedyny miał mieć telefon, co nie było normalnym wyposażeniem krakowskich szczelin przeciwlotniczych. I na szczęście pozostałości po tym pozostały, bo tutaj na ścianie możemy zobaczyć skrzynkę przyłączeniową do telefonu, przewody telefoniczne jeszcze wystające ze ścian. Nawet bardzo dobrze zachowało się logo firmy Siemens, widoczne do tej pory w dobrym stanie. Wcześniej w trakcie spaceru pokazywałem Państwu i mówiłem o szczelinach przeciwlotniczych z okresu okupacji niemieckiej. Pokazaliśmy parę takich obiektów z zewnątrz wyłącznie, bo na ten moment są niedostępne. Natomiast teraz znajdujemy się w jednym ze schronów, który jest... Opiekujemy się nim jako Stowarzyszenie Ravelin. I mogą sobie Państwo go zobaczyć razem z nami właśnie na spacerach po dzielnicy niemieckiej na końcu. Na tej tablicy mogą Państwo z zewnątrz zobaczyć sobie, jak taki schron wyglądał. Tak wspominałem wcześniej, był to ciąg korytarzy połamanych, ale tutaj na takim małym projekcie trójwymiarowym można dokładnie sobie zobaczyć, jak to wyglądało. To jest średniej wielkości schron, mniej więcej na 150 osób. Były mniejsze, były większe. W Krakowie większych było zaledwie kilka sztuk. I tak wspominałem, z 60 zaplanowanych wybudowane może połowa maksymalnie. Większość tych, które przetrwały, prawdopodobnie zostało zniszczonych. Nie o wszystkie mamy informacje takie, jakbyśmy chcieli mieć, ale jesteśmy w trakcie zbierania. Także jeżeli Państwo będą chętni na taki spacer, na taką opowieść i zobaczenie obiektu podziemnego, który znajduje się pod Parkiem Krakowskim i większość ludzi nie ma o nim zielonego pojęcia, to zapraszamy na nasze spacery.